slice you cut and dice you eat, you uphold. Tymczasem okazało się, że mamy tu jeszcze welen. Jedno zlecenie wiedźmińskie. I sobie tam powinniśmy skoczyć. Tymczasem przez bagno lecimy ścieżką. W zasadzie, czy ja konia tu mogę wezwać? Ale taką wąską ścieżką jechał. Zaraz wyjdę tu na teren mniej grząski i sobie konika wezwę, tak? O, już mijamy. Tu jest początek ścieżki chyba. Aj, wyjdźmy stąd w ogóle. Opsa, opsa. Świetne, już to mówiłem, rozwiązanie wyzwania tego konia, żeby nie trzeba gdzieś szukać, biegać. I tak ten świat jest wspaniały, jeszcze jak miał uganiać się za koniem. Ups, to nie ta droga. Nie, no wiecie, ta i ta się łączą, więc nie powinno być problemu, nie? Wolniej. No już widelec po drodze coś się trafi. Wiecie, te teleporty takie zbyt częste odbierają mi urodę tej gry, no. Równie dobrze to mógłbym od razu stawać przy jakimś zadaniu i robić swoje. Podróż jest podróżą, nie? No ja tak, to jest moje prywatne zdanie. Samo podziwianie piękna tych drzew i pogody, zmian światła, mgieł. No i po drodze ile fajnych rzeczy, chociaż o wiele chyba więcej byłoby, gdybym ja przestał jeździć drogą. Tak też jest fajnie, ale może troszeczkę pojeździłbym przez... pomiędzy drzewami, no tylko to byłoby już bardziej czasochłonne, bo... unikanie różnych przeszkód. No, ale warte rozważenia, nie? Może jak te mniejsze odległości są, to chyba warto. Tak, tak, zdecydowanie. Jak są mniejsze odległości, można sobie pokusić się o przejechanie w, na przykład na ukos przez las, co pomogłoby, mogłoby dać szansę, żeby coś się natknąć po drodze. Na coś się natknąć. A tak to można popodziwiać piękną ubioru Geralta i uprzęży konia. Czy to wszystko warte uwagi, tak? Ech, nie słyszała, co myśliwy mówił. Jakieś cicho. Wysłałam dzieciaki po grzyby. Ja to jakichś własnych doświadczenia pewnie, bo to pełno tych różnych stworów. Więc ludzie się boją, nie? W świecie Wiedźmina musiała być po prostu groźne wyjść za rok chałupy w niektórych miejscach, w częściach tego świata. Nie groźne, tylko niebezpieczne. Tego słowa mi się użyło. Poszedł na skróty. On potrafi pędzić ten wierzchowiec. Trochę mu wytrzymałość podniosłem dzięki zakupionej uprzęży u któregoś kowala, ale szybko odzyskuję tą wytrzymałość. Także wystarczy z tempa pojechać paręset metrów, a może parę dziesiąt i już się leci, nie? No i tym sposobem już jest 600 metrów, a to jest nic.
dla mojego wierzchowca. Pogadamy z tym sołtysem, co to za leśnica. Kojarzy mi się znów z jakąś babą. Może nie tą wodną czy cmentarą, ale z tym upiorem, takim jak ta morowa dziewica, czy też te licho przy studni, co było. Wieś blisko. Widzicie, odkryłem przy okazji jakąś wieś, w której nigdy nie byłem. To się zawsze wtedy wyświetla nowe miejsce jako napis. Czemu mi rośnie odległość? Nie tą drogą, panie Geralt. Dobra. Rozumiem. Tutaj zbrojny jakiś punkt pilnowany przez jakieś strategiczne skrzyżowanie chyba, skoro Nilgardczycy oflagowali, powiesili dla przykładu jakiegoś dezertera. Tempo! Ale nie są jakoś upierdliwi. Nie sprawdzają nawet glejtów. Odbiór zwiadowczy. No nie będę hasał za wami. Dalej, płotka, dalej! Jak oddalają się. Znowu wisi jakiś człowiek. Patrzcie na te konary, jakie to piękne jest po prostu. Myślę, że tak właśnie wyglądałby na żywo lasco. Tak starych miejscach jakichś magicznych, nie? Jedź, płotka! Dalej! Co ci się stało? Dobra, mamy wiochę. Podgaję. Zostawiam konia na samym środku. A co? W razie co jest tu i kowal. Chłopie, tak co, tak kaszlesz. Z niedźwiedziem żeś nie kowal? A sołtys sobie stoi. Pyk. No co z tym? W jakiej sprawie? Jak to w jakiej? Wiedźmin jestem. W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? A no ja. Zajęlibyście się tym, byście wiedźmin. Dobrze zgaduję? Żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica? Pewnie, że się zajmę. Zajmę się tym. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział. Ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takie babie to jej leśnica nie da rady. No to... Agata, to nasza... nasz świadek. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże?
Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. To będzie północnica. W przeciwieństwie południcy, nie? O kurde. Ciekawe, czy przez to zewnątrz to groźniejsze. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będzie. Ale masz fajny wisior. Chłopi się ześlili i chcieli fajny wisior mam, prawda? Wiecie co, to tutaj no nie ma koła, kurde, żeby sobie naostrzyć broń, no. Nic, tylko modlić się i błagać, by choć nas słonił. Dobra, na wszelki wypadek bierzemy sobie medytację, żeby wzmocnić się troszkę. No i kopnijmy się te 60 metrów, zbadać zjawisko. Dokładnie te drzewa kwitną. O, tu coś, tak? Co słychać wokół? Słyszę psa i to... Dzikie psy. Są jakieś ślady. Szła tędy kobieta, boso. Tam coś leży pod krzakiem. Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić okrzywy. Odstępy świadczą, że biegła, dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Ups. Tą stronę? No tak, ślady wskazują, że w tą. Do tych wilków prowadzą, co? Tam na czerwono. To chyba krew jest, plama krwi, co? Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. Dlaczego ciągnął te zwłoki? Dlaczego zabił, kurde? No tego się na pewno dowiemy. Tam już widzę, coś jest też. Znowu plama. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. No właśnie, chciałem to... Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Chciałem właśnie to powiedzieć, no, że to jest jakiś zawiedziony kochanek. Fatalne zauroczenie, co? Dobra, do sołtysa. I to niby ten wiedźmak dziwolą? Lubię w nosie ciekawsze rzeczy. Jakieś choróbsko mnie bierze. Witaj. W jakiej sprawie? W jakiej sprawie, no? Znaliście Zule i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że... Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No,
Młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Odczynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będzie. No, ale to przecież teraz się... później się spotkają. Na noc pewnie. No dobra, i tak będę musiał pewnie medytować. Czekając do północy, przecież nie będę stał tu jak kołek w ścianie. O, jest miejsce. Pal list, kochanka i kreskę polonową. No dobra. Północnica za dnia się nie zjawi. A. Dobra, myślę, że 11 wystarczy, nie? Już jest. Piękna. Taką w nocy to... O kurde! O mały włos, nie zapłaciłem skórą za to, no wiedziałem, że jest groźna. Ale nie spojrzałem, który to był poziom tego zadania. Zapomniany miecz w ranu, kurde. Mocna sprawa. Dobra, natychmiast sobie to
wszystko usprawnimy. No dobra. Ta co ten miecz co upuściła ta północnica, to jest właśnie ten miecz. Fajny. Który taki falowany jak płomień. Troszeczkę będzie rządził. Podnosi tam sporo nawet, jeśli chodzi o broń stalową, obrażeń zadanych. Więc jestem bardzo z niego zadowolony. Idę po nagrodę do sołtysa. Jest wprawdzie północ, ale już nie muszę się obawiać. Zażegnałem jakby zagrożenie we wsi. Sołtys w domu, no to słusznie, ciemno jest. I? Jesteś ten białowłosy? Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się leśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Wielki, co w kniei włodarzą. Dawno no byśmy wszyscy... Mamy leśnicę. Tymczasem. Jest dość widno, jak tuż po północy, prawda? To widna księżyca. No dobra, wybierzmy jakąś misję. Skellige to my jeszcze za słabo. Powinniśmy udać się... Ciekłe pięści, co będziemy się lać z kimś? Stosy Nowigardu. To jest to, odwieź Tris. Jedziemy do Nowigardu tymczasem. Kawał drogi, co? Jest mój konik, nawet czeka, nie muszę go bować. Jedźmy. Gdzie nas koń poniesie. Fajny płotek postawili przy drodze, chyba żebyś po pijaku nie wywalić dostawą, to jazda nocą, kto wie co nas spotka tam po drodze. Aha, bandziory, kurde, krążą po okolicy i wypada mi niestety droga razem z nimi, więc bez bitki i sprawdzenia miecza się nie obejdzie. Ze skóry cię obedrzemy! Hajda! O, ty, poczyłem cię, chłopie. Ups. Co? Przeszła ci ochota? Dobry miecz. Dwa cięcia. I dwóch leży. Nie? A jeden jest jeszcze... A jak on dycha? Ale żeś się zbogacił, chłopie. Nie warto w ogóle zaglądać do takich krzyżimieszków, do tych ich mieszków, bo to ryby. Da. Szkoda tępić miecza. Tempo, tempo! No jeśli chodzi o zdobycze, bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, to trzeba takich wygniatać. Tylko się da, co? Następnych dwóch. Żałuję, że cię matka zrodziła. No, ile mam czekać? Zachmuszałem, że go zetnę.
taki za wcześnie i mnie trafił w kark. Burza idzie. Nawet nie sprawdzamy, co to łachudzy miały. No taka propos, bo może tego nie widać. Mamy poziom 11 już. Wiedźmina. Teoretycznie czytałem, że to taki mam zupgrade'owany właśnie na maksa. Z ostatnim spaczowany, ostatnim patchem. Teoretycznie było tak, że grę można przechodzić potem tak zwanym dalej i rozwijać postać aż do 99 poziomu. Wyobrażacie? Już mi się wierzyć nie chce, ale skoro tak producenci deklarują, to coś w tym jest. Swoją drogą ci, co grają Diablo, to wiadomo, o czym mowa. Niektóre gry po prostu się gra bez przerwy. No. Diablo 2 zagrywałem się no przez wiele lat, można powiedzieć. Myślę, że to przez w ogóle klimat, tak? Multiplayerowy. Wiedźminie, no... Wiedźminie takiej opcji nie ma. O co chodzi? Tylko nie jest duch jakoś patelnie. O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem. Bo duchy to moja specjalność. Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieś na grubo obrączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... No jasne, że może... Więc nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar, w mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Bardzo ma wnuczkę, to nie powinno to żyć. Dziwne. Co? On powiedział, że zniknęła? Jak to dziwne. Nie wiedźmina to w ogóle bardzo dziwne, przecież zauważył to, co nie? Jak to zniknęło? I nocą jadę. Oj, coś się, kurde. Louis wpierniczyły jakieś chyba nocne upioru w pianie. Z dala od konia, bo mam płochliwego konia, jeśli chodzi o czary. Jest grób, znaczy są groby, tak? Księżniczkę słyszę. Czyżby to guślarz był w pobliżu? No jest jakiś czerwony. Coś tu wyskoczy pewnie. To chyba grób Jaczemira. No, załatwione.
po nocy, kurde, co ona tu robi? Ale białowłosy też tak będzie. W lesie. Baby Baron wie o was? Wiedźmin, co was sprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. O? Czyli rozmawiałem z duchem. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem za światach, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę. To niewiele, ale musi starczyć. Wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosłucha musi być rada. Kurde. Aż czary przeszły, co? Pomogłem duchowi, ale nie złemu, nie jakiemuś złemu. Dobra, wróćmy za wiochę. Żeby konia zbyt długo nie szukać. Uwagę na tą muzyczkę, co tutaj gwizdał ten żołdak. Czterech pancernych. No tak, to jest dom guślarza. Wyraźnie słychać księżniczkę. Podróż nad ranem, świt zobaczy. Trzecie nad ranem. Przejrzę kwipunek, który tam mam.